Czym są gry dla dzieci? Wielu z was pewnie powie, że taki Spyro, Mario albo jakieś Lego są to gry, które są dobre dla dzieci. I po części bym się z tym zgodził. Ale załóżmy, że w te gry mieliby zagrać 3-latkowie, czyli minimum lat by móc zagrać w te gry. Z tych gier można wynieść szybszy czas reakcji, rozwiązywanie zagadek albo uczenie się na błędach. Ale gra, która jest bohaterem dzisiejszego odcinka... Ja kurwa nie wiem dla kogo jest. Bo ta gra raczej nic nie wniesie dla dziecka. Według mnie ta gra prędzej cofa w rozwoju dzieci niż czegokolwiek uczy albo rozwija. I żebyście mnie zrozumieli, o co chodzi, gra opiera się na korzystaniu z 3 przycisków. 2 za poruszanie się, czyli A i D, a spacja za interakcję z otoczeniem. Chodzisz, klikasz i słuchasz zjebanych dialogów napisanych przez debili. Wieprz Pepa. Sprawdźmy to gówno. Zaczynamy. Najpierw wybierz, jakie ubranie chcesz założyć. Okej, mogę sobie zrobić własną postać. Jakiego ma być koloru? Super. Wydaje mi się, że to chyba jedyny słuszny wybór. Grę, witajcie w miasteczku Świnki Pepy. To będzie niezła zabawa. Dojebana pewnie. Za chwilę spotkamy się z Pepą, ale najpierw przejdźmy się. Użyj joysticka, żeby się poruszać. Jakiego kurwa joysticka? Przecież ja gram na klawiaturze, debilu. Ale piękny kwiatek. Podejdź do niego. Naciśnij Dobra, przycisk, klikam. Aby go dotknąć. Użyj przycisku, gdy pojawi się na ekranie. Ten motyl śmiesznie wygląda po prostu. Motyl odlatuje. Chodźmy za nim. Co to? Ogrodzenie blokuje przejście. Bez obaw. Użyj tego samego przycisku, aby otworzyć bramę. Czasem trzeba odsunąć pewne rzeczy z drogi, aby iść dalej. Dokładnie, tak jak mnie odsunął mój stary 26 lat temu i poszedł w pizdu. Pamiętaj, aby nacisnąć przycisk, gdy pojawi się na ekranie. No nie wiem, czy tam radę, to jest zbyt skomplikowane zadanie dla mnie. Patrzcie, jaka ona jest wystrzelona po jakichś pigułach. Jakie gały ma. Dokąd idziesz, kochanie? Kochanie? Aby porozmawiać. Kurwa, czy ty nie jesteś czasem pedofilką? Podejdź do niej, patrz się po miasteczku Świnki Pepy. Idź dalej i pamiętaj, aby nacisnąć przycisk, gdy pojawi się. No przecież pamiętam, kurwa, ile razy jeszcze mi to powtórzysz. Aha. Moja znajoma świnka Pepa. Nowy znajomy odwiedził Pepę. Ale super. Nie, no z tą grą coś jest kurwa nie tak po prostu. Witaj. Będziemy się świetnie razem bawić. Dobrze, że jesteś. To będzie najlepszy dzień na świecie. Co to? I po co to mogłem zrobić? Nie mam pojęcia. Stanie w miejscu jest nudne. Przejdźmy się gdzieś. A, spierdalam od ciebie. Może odwiedzimy babcię i dziadka? Ja nie chcę nigdzie z tobą iść, daj mi spokój. Za rogiem. Chodźmy tędy. To mój pokój. Podoba ci się? Mam dużo zabawek w koszyku. No właśnie widzę. I sobie ukradnę jedną. Ale to nie ma związku z moim kolorem skóry. Arr. Ideolo. Dobra, ale ja tu będę wszystko klikał spacją, tak? I chodzi tylko w boki. Dobra, idziemy na dół. Pozwiedzać twoją chatę. Zapierdolę ci jeszcze jakieś fanty z chaty. O! Dialog roku. O! Ale czemu ja nie mam możliwości w ogóle porozmawiania z nim? Albo zrobienia cokolwiek, to jest głupie. Witaj, Pepo. Widzę, że masz nowego znajomego. Hmm.
O, możecie włączyć światło, abym mogła nie. czytać? Co się stało, George? Dlaczego płaczesz? Dinozaur! Dinozaur! Co się stało, George? Zgubiłeś pana dinozaura? Spokojnie, na pewno jest w pobliżu. Może zostawiłeś go na zewnątrz? George i Peppa potrzebują twojej pomocy w znalezieniu pana dinozaura. Musi gdzieś tu być. Znajdziemy go! Umiemy znajdować rzeczy. Ja nie mam zamiaru niczego szukać. Se usiądę i będę się napawał twym smutkiem. Dinozaur! Widzę go! Utknął na drzewie koło kałuży błota. Zobaczmy, czy uda nam się go zdjąć. Jest bardzo wysoko na drzewie. Może powinniśmy poprosić o pomoc kogoś wyższego? Boga? O, mogę jeździć autem? Aha, nie mogę się nawet cofać. No dobra. Przedszkole! Jesteś w przedszkolu. Miejscu, w którym uczysz się i bawisz z Pepą i jej znajomymi. To ona ma jakichś znajomych? Trudno w to uwierzyć. Witajcie wszyscy! To mój nowy znajomy! Witaj! Aha, i klikam znowu tylko spację. No patrzcie, jaka to jest spierdolona gra. Jak to ma być gra dla dzieci, gdzie kurwa jedynie co się robi to klika spację i... Nie, mogli tu dać jakąś minigrę czy cokolwiek. Ja pierdolę. No i tutaj to samo. Mógł się odpalić jakiś mini paint czy coś w ten deseń. Patrzcie, a żyrafa próbuje rysować, ale coś jej nie idzie. Goście jej nie powiedział, że trzeba klikać spację. Super, będzie świetnie wyglądał na ścianie. Co ty powiesz? Dzieci, dziś jest wyjątkowy dzień. Wiecie jaki? Panie urodziny? Nie, Dany. Ktoś inny zgadnie? Może ty spróbujesz? Dobrze! Dziś jest dzień sportu! Co? Ja pierdolę, przecież nawet nikt nic nie powiedział, ty tempa głupia babo. Dobrze, o, jestem ciekaw, co twórcy tutaj wymyślili. Pewnie jakieś szybkie klikanko z pacją. 3, 2, 1, start! A nie, wystarczy, że trzymam klawisz D. Wow! Spisaliście. Dziś wszyscy zasłużyli na nagrodę. Jak wszyscy? Przecież ja wygrałem! Jaki ty też? Kurde, przecież to ja byłem pierwszy. Dlaczego oni dostali nagrodę? Dlaczego tu nie ma podium 1, 2, 3 czy coś takiego? Przecież ta gra nawet nie uczy rywalizacji tych dzieci, w co zagrałem w tą grę. No przecież... A, zresztą wyjebane mam. Wspaniale! Mam nadzieję, że wszyscy wiemy, jak ważny jest dzień sportu. A możemy biegać też w inne dni? Nie, kurwa! Możesz tylko w ten jeden dzień biegać i chuj! Masz zakaz, kurwa, biegania w inne dni. O, oczywiście! Zawsze możemy! To świetna zabawa! No i z czego oni rżą? Ja tego nie potrafię zrozumieć. Kto w ogóle wpadł na napisanie tak głupiej bajki i takiej głupiej gry? To musi być jakiś kretyn. A ja nigdy nie oglądałem Świnki Pepy, ale... Po tej grze muszę sprawdzić, czy w ogóle serial jest taki sam, bo to jest dramat. Co ona robi? Co? O, tu jesteście. O co tu chodzi? Co tu się teraz stało? O Boże, nie wiem. Dobra, idziemy dalej. Dzień dobry, panie kurczaku. Co pan tu robi? Dobrze cię widzieć, Peppo. O, przyprowadziłaś też znajomego. Witaj. Widzieliście gdzieś kurczęta? Tak, babciu. No przecież przed chwilą wyszła jedna kura, ty stara ślepa... To niedobrze. Ja...
Dobra, kończę to. Możecie? Najgorsze w tym wszystkim jest to, że gra kosztuje 85 zł i to jeszcze na przedcenie. A to ponoć The Day Before było skamem. Z mojej strony to wszystko. Elo.